Znane są wyniki sekcji zwłok 45-letniego księdza i 26-letniego diakona z Sosnowca. Prokuratura poinformowała, że przyczyną śmierci księdza, który zginął pod kołami pociągu, były wielomiejscowe rozległe obrażenia ciała. Z kolei sekcja zwłok 26-letniego diakona wykazała na jego ciele liczne rany cięte na klatce piersiowej i szyi, które spowodowały uszkodzenie dużych naczyń krwionośnych i płuc i doprowadziły do wykrwawienia mężczyzny. O tej drugiej sprawie, panie redaktorze, mogę powiedzieć tyle. Że zostało wszczęte śledztwo również w tutejszej prokuraturze okręgowej, ale to są dwie różne sprawy. To drugie postępowanie wszczęliśmy z uwagi na to, że pojawiła się informacja, że śmiertelnie został potrącony przez pociąg 45-letni mężczyzna. Dzisiaj mogę już potwierdzić, że tym mężczyzną również był ksiądz. Do zdarzenia doszło 7 marca. Po godzinie 10 na dworcu PKP w Sosnowcu pod kołami pociągu zginął 45-letni ksiądz. Później ujawniono zwłoki 26-letniego diakona. Znajdowały się w pobliżu domu katolickiego.